mieć taką katechezę, na której jeden Także księża, proszę Państwa, są w takich systemach, które już dawno w IV wieku, to był 325 rok naszej ery, odeszły od Jezusa dawno, jak przyjęły naukę. Słońce, nimfa, aureola, to wszystko są pozostałości po kulcie Słońca, a Pana Jezusa zero. Zero. Eucharystia, słowo obce w Biblii, w ogóle wzięte z kosmosu. Wiadomo, że jak tak manipulowali, nie przez 10 przecież lat, przez 100, 200, 300 tysiące, no to wyszło słowo Eucharystia. Czym więcej niż tylko symbolem, prawda, jakimś czy jakąś pamiątką, bardzo... Mógłbym facet i słowo o Eucharystii. Transubstancjacji, czyli przeistoczenia, a przeistoczenia żadnego nie było, bo to Jezus powiedział, to oznacza moje ciało i krew. Tam nic nie było cudu żadnego. Dlaczego? Bo Moherowi wierzą przecież w cuda. Nic nie dlaczego, nie było przeistoczenia. No to skoro nie było przeistoczenia, czyli wino staje się krwią Chrystusa, one mają tylko postaci, prawda, przypadłości takie, które wydają nam się, że my spożywamy ciało, chleb i wino. Transubstancjacja i tam żadnego przeistoczenia nie było. Czyli zmienia się istota i my spożywamy ciało i krew Chrystusa pijemy. Oj, proszę Państwa, to ksiądz mówi o tej transubstancjacji. Przecież wiadomo, że transubstancjacja to jest przeistoczenie i tego nie było. Ducha Świętego, czyli tej modlitwy, które są po... Tak, natomiast my katolicy uważamy, że to się dokonuje... Oczywiście epikleza jest dla nas bardzo ważna, ale że to się dokonuje... No nie mamy katolicy, to jest dane ludziom. Katolików wcale nigdzie tam nie było. Ja nie wiem, że oni są przyzwyczajeni do tego, że my katolicy, a wy, wiesz, nie wiadomo kto. Tu teraz obecna, rzeczywiście obecna. Tam też to widać doskonale, jak zmienia się rola księdza, bo na początku już mówili, dzień przed swoją mękę wziął chleb. Och, rola księdza. Tak, z pamięci tak, się różne, przypominamy, przypominamy tylko, a później zmienia się, w pierwszej osobie, zmienia tak, się. Rola księdza. Zmienia się, zmienia się. Daje ciało do spożycia, daje krew do picia. I rozwiniemy to, bo jakby ta obecność, to też jest bardzo istotne. Luteranie na przykład powiedział, że jest konsubstancjacja. Czyli och, rola księdza. Przeistoczenia, ale zmienia się, zmienia się. Obok chleba i wina i równocześnie mówią, trwa to tylko w wierze Kościoła. Do momentu skończenia. Zmienia się, zmienia się. Do momentu skończenia. Ta rola księdza. Kiedy się kończy, to z powrotem staje się tylko chleb i wino. W Kościele katolickim wierzymy, w Kościele wierzymy, że jest inaczej, że to trwa no, w zasadzie do momentu rozpadu części przeistoczonej. A im zewszą tlenza, gdy on chodzi, synowki przewraca. Jest oczywiście wieloraka. Biedny obecny jest w Słowie Bożym przede wszystkim. Obecny jest w wielu innych postaciach, ale w sposób właśnie ten istotowy, czyli ach, rola księdza, on jest obecny w Eucharystii. Tak gdy zewszą tlenza. Eucharystia jest tym pokazem, gdy chodząc, ksiądz snopki przewraca. Daje obecność Boga w naszym życiu. Niech już teraz. A oczywiście... Radio Koncika. Na, o nic się nie pyta. To jest ta różnica. Dla nas jest to nie różnica. Tylko jakaś chwilowa obecność, ale no rzeczywiście Chrystus jest obecny w swoim substancjalnie, rzeczywiście i prawdziwie. To, i stąd tabernakulum. Czy po to w Kościele jest tabernakulum, żeby można było przechowywać tą żyjącą obecność? Także proszę Państwa, nie było żadnej transubstancjacji, nie było żadnego przeistoczenia, bo to, co my mamy tu w tym słowie przeistoczenie, to już pogańskie poszczególne kolejne naleciałości. Bo w Biblii nie ma czegoś takiego jak transubstancjacja przeistoczenia.
tam w Biblii jest, że to oznacza, to jest ciało moje, to jest krew moja, czyli że to oznacza, ale nie to, że to się coś z czegoś przekształca, bo tak na dobrą sprawę to my moglibyśmy powiedzieć, że w śmietniku też robaki nam się zalęgły i samorództwo wierzono też w pewnym okresie czasu, jak jeszcze nie było żadnych osiągnięć naukowych, a była ciemnota i szatan diabeł tak to wszystko pokręcił i wziął Cuzamen do kupy na glanc, brak wiedzy, ciemnota, ślepota i głupota, że ludzie zaczęli wierzyć, że robaki im się zalęgły. A to tu, a to tam. A Biblia mówi, nie idźcie, nie wierzcie. W postaciach przechowujemy, to trwa nadal po mszy świętej w chlebie eucharystycznym, właśnie w tabernakulum. Nie, Eucharystia. Chrystus chce żyć w naszym sercu. To jest niezwykły, dlatego my nazywamy komunia, co to znaczy, że my wchodzimy w komunię z Bogiem. To nie jest coś, komunia święta, tylko my wchodzimy w jedność z Bogiem. Komunię w jedność, jak będziesz posłuszna, jak będziesz grzeczna, jak będziesz pokorna i skromna, a nie taka, co jest o twardym karku. Bo jeżeli będziesz taka o twardym karku, to nie będzie żadnej komunii. A ty tutaj nic nie wymyślaj z tą komunią, daj sobie spokój. Nudnowata, no coś ty. To są różne takie uświęcające, jak to łacinę, czyli te Biblię dali w łacinę, więc głupoty jakieś. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy o Tytusie rozprawiać, bo niemy świadek spełnia i spełniające się proroctwa. Niemy świadek. W centrum Rzymu stoi łuk triumfalny, który przyciąga turystów z całego świata. Wzniesiono go dla uczczenia pamięci Tytusa, jednego z najbardziej lubianych cesarzy rzymskich. 33 rok naszej ery, 66 rok naszej ery będziemy omawiać, 70 rok naszej ery, 71 rok naszej ery i 81 rok naszej ery będziemy omawiać. Łuk Tytusa zdobią dwie duże płaskorzeźby przedstawiające znane wydarzenie historyczne. Jednak mało kto wie, że istnieje związek między tym zabytkiem a Biblią. Łuk Tytusa składa nieme świadectwo o tym, jak precyzyjnie spełniło się pewne biblijne proroctwo. Jeżeli my nie będziemy czytać biblijnych proroctw, nie będziemy słuchać Jezusa Chrystusa i Jego słów, a będziemy się zauroczyć jakimś magicznym, pogańskim słowem komunia, to my daleko zajdziemy, proszę Państwa. Daleko. Daleko i niepotrzebnie. Gdzie my zajdziemy? Proszę Państwa, gdzie my zajdziemy? Gdzie my zajdziemy? Ciekawe rzeczy i tylko w radiu Koncita, a Ty uśmiechnij się. Potępione miasto. Na początku pierwszego wieku naszej ery cesarstwo rzymskie rozciągało się od Brytanii i Galii, obecnie Francja, aż po Egipt. Obszar ten cieszył się niespotykanym dotąd spokojem i dostatkiem, ale pewien odległy region był dla Rzymu przyczyną ciągłej frustracji. Mowa o buntowniczej prowincji Judea. W pewnej encyklopedii czytamy: na niewielu terytoriach podległych Rzymowi panowała tak silna, obustronna niechęć jak w Judei. Żydzi pogardzali obcą władzą, która miała za nic ich tradycję. I to też było złe, bo Jezus uczył pokory. Z kolei dla Rzymian upór Żydów był pretekstem do skrajnej dyskryminacji, czyli napędzało się, nakręcało się.
Dzisiaj też ludzie się nienawidzą, nie lubią i nie wiadomo, co to do czego doprowadzi, bo Krystyna Pawłowicz mówi o sędziach, że będą opiniowani sędzie przez plebs, przez ludzi, przez publikę, przez petenta, bo to o niego chyba chodzi, o klienta, klient nasz Pan. No i teraz ta Krystyna Pawłowicz, też żyjemy w takich czasach, że ja tu nic nie chcę sugerować, że kobiety przy tych mafiach reprywatyzacyjnych spalono w lesie, że te dziady dla chciwości, te dziady dla pazerności mogą zrobić wszystko. Ja się troszeczkę przeraziłam, jeżeli czytam o tych pożyczkach, że windykatorzy, firmy lichwiarskie posługują się takimi różnymi windykatorami jako ludźmi niekoniecznie niedelikatnymi, ale że mordercami, że chamami wręcz, którzy mogą zrobić wszystko, żeby odzyskać dług, mogą zrobić wszystko, o czym ty nie wiesz. I dlatego w pierwszym wieku tacy ludzie byli bardzo niemile widziani, jak poborcy podatku, lichwiarze. A tego dzisiaj mamy pełno, szczególnie tutaj w Warszawie, gdzie wiara w Boga, jak u Żydów kiedyś w roku 70 rzeczywiście zanikła i teraz bazar Różyckiego na piedestale zrobili ten bazar taki bardzo oryginalny, bo stary, stara wiara, stary papież, stary tramwaj i handel i gitara gra, mówią. Proszę Państwa, że gitara gra. Wielu Żydów miało nadzieję, że jakiś wybawca przepędzi znienawidzonych Rzymian i przywróci Izraelowi złote czasy. No wiecie Państwo, tak jak i teraz linia Mysia bardzo wierzy, że ktoś przepędzi takiego lichwiarza Dąbrowskiego czy jakiegoś tam innego Kowalskiego, który po prostu nie ma pojęcia o ludzkiej psychologii, o człowieku i za daleko się zapędza, strasząc, a nie daj Boże, gdy się natknie na osobę niepełnosprawną. Teraz mówimy, że one walczą o swoje prawa, już dużo wywalczyły i dalej też, ale nie wiadomo, co będzie w tej walce, bo jeżeli dojdzie do rękoczynu, a wiecie Państwo, że ci lichwiarze, te firmy pożyczkowe, Profi-Kredyt, a Assa, która też dwa razy tyle bierze, jak i Profi-Kredyt, nie dajcie się nabić w butelkę, 25 tysięcy w Profi-Kredyt, to zapłacisz 55, 60 ponad tysięcy. A jak będziesz jeszcze oporna, to zażądają wszystkiego, dwa razy więcej, trzy razy więcej od ciebie. Tu i teraz nagle Żydzi, proszę Państwa, niecierpliwi, niepokorni, którzy nie mają pojęcia, jakby co się teraz dzieje w świecie, bo wtedy, kiedy oni szli do ziemi obiecanej, to też cały czas myśleli, że jak Jahwe ich raz pobłogosławił, to oni będą tu grzeszyć, robić różne rzeczy straszne, bo to było przecież bałwochwalstwo. Mojżesz poszedł na górę po przykazania, drugi raz chodził, a oni cielce ze złota krowę. I myśleli, że będzie Bóg przez palce patrzył na ich prostytucję świątynną, bałwochwalstwo, różne inne rzeczy, że nawet katolicy nie wiedzą, jak te przykazania wyglądają, bo przecież tam wyrzucone zostało drugie przykazanie, dziesiąte przykazanie zostało podzielone na dwie części, no czwarte przykazanie o sabacie spadło. Tam alarmują adwentyści. No nie wiem, możesz się zainteresować, bo to dotyczy Twojego dobra. Czyli, proszę Państwa, wielu Żydów miało nadzieję, tu taki filozof chłopski, wiesz, mówi, to, patrz, patrz, trzymają się za rękę. Tylko jemu jest tak dobrze, że on się już nie pyta. Patrz. I oczywiście to nie jest, oczywiście to jest taki tylko pewien obraz, ale jest coś takiego. Oczywiście tutaj wymaga pracy, nie tyle nawet świadomości, bo świadomość jest do tego potrzebna, ale jakby uświadomienia sobie, poruszenia tych warstw naszego istnienia, które my nazywamy wiarą i trwaniem przy drugim, czyli właśnie tej, bym powiedział, komunii. No ale trwać trzeba przy prawdzie, a żeście prawdę zlekceważyli. Wielu Żydów miało nadzieję, że jakiś wybawca przepędzi znienawidzonych Rzymian i przywróci Izraelowi złote czasy. Ale w roku 33 naszej ery Jezus Chrystus zapowiedział, że na Jerozolimę spadnie nieszczęście. Przyjdą bowiem na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele zbudują wokół ciebie fortyfikacje z zaostrzonych pali i okrążą cię i udręczą cię z każdej strony.
i Ciebie oraz Twoje dzieci w Tobie powalą na ziemię i nie pozostawią w Tobie kamienia na kamieniu. To jest po prostu Ewangelia Łukasza. Czytaj 19 rozdział, czytaj wersety 43-44. Słowa Jezusa zapewne zdziwiły Jego uczniów, kiedy dwa dni później oglądali jerozolimską świątynię. Jeden z nich wykrzyknął: Nauczycielu, spójrz, jakie to kamienie, jakie budowle. Rzeczywiście, niektóre kamienie użyte do budowy świątyni miały podobno ponad 11 metrów długości, 5 metrów szerokości i 3 metry wysokości. Mimo to Jezus odpowiedział: jeśli chodzi o to, co widzicie, nadejdą dni, gdy nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Ewangelia Marka, 13 rozdział, czytaj werset 1, Łukasza, 21 rozdział, werset 6. To była to dla nich obraza, to co Jezus powiedział. Dlatego oni tego Jezusa znienawidzili, wydali na śmierć. Wyglądał obrzydliwie, krew z niego leciała, był niewymyty, był śmierdzący i rzeczywiście tylko głupi i dziki tłum mógł tym Jezusem pogardzić. Później dodał Jezus Chrystus: gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez obozujące wojska, wówczas wiedzcie, że się przybliżyło jej spustoszenie. Potem niech ci w Judei zaczną uciekać w góry i ci, co są w niej, niech wyjdą, a ci w okolicach wiejskich niech do niej nie wchodzą. Łukasza 21, rozdział wersety 20-21. Czy słowa Jezusa się spełniły, proszę Państwa? Zagłada miasta. Minęły 33 lata, Judejczycy dalej nie mogli znieść rzymskiej dominacji. Ale kiedy w roku 66 naszej ery prokurator Judei Gestius Florus zagrabił pieniądze ze świątynnego skarbca, miarka się przebrała. Rozzłoszczeni żydowscy bojownicy wybili stacjonujący w Jerozolimie rzymski garnizon i ogłosili niepodległość. Około 3 miesięcy później ponad 30 tysięcy rzymskich żołnierzy pod wodzą Cestriusza Galusa ruszyło na Jerozolimę, by stłumić powstanie. Szybko przedostali się do miasta i zaczęli podkopywać zewnętrzny mur świątyni. Ale nagle, bez wyraźnego powodu, wycofali się. Pełni entuzjazmu żydowscy powstańcy rzucili się za nimi w pościg. Kiedy walczące strony opuściły miasto, chrześcijanie posłuszni ostrzeżeniu Jezusa uciekli z Jerozolimy i schronili się w górach za rzekę Jordan. Mateusza 24, rozdział, wersety 15-16. Następnego roku Rzym wznowił kampanię przeciwko Judei. Armią dowodzili generał Wespazjan i jego syn Tytus. Jednak krótko po śmierci cesarza Nerona, w roku 68, Wespazjan wrócił do Rzymu, żeby objąć władzę. Dowództwo nad oddziałami liczącymi jakieś 60 tysięcy żołnierzy przekazał Tytusowi. W czerwcu 70 roku Tytus polecił swoim żołnierzom ogołocić pobliskie tereny z drzew i zbudować z nich wokół Jerozolimy 7-kilometrową palisadę. Po jakichś 3 miesiącach Rzymianie splądrowali i spalili miasto oraz świątynię. Nie pozostał tam nawet kamieni na kamieniu, dokładnie tak jak przepowiadał Jezus Chrystus. Według starożytnych obliczeń w Jerozolimie i pozostałej części kraju zginęło między ćwierć a pół miliona osób. Triumf imperium. W roku 71 Tytus wrócił do Italii, gdzie został entuzjastycznie przywitany przez mieszkańców Rzymu. Wszyscy świętowali, zorganizowano jeden z największych pochodów triumfalnych w historii tego miasta. Tłumy zachwycały się nieprzebranymi bogactwami eksponowanymi na ulicach Rzymu. Mieszkańcy sycili oczy widokiem zdobytych łodzi, wielkich ruchomych platform, na których odgrywano sceny bitewne, oraz przedmiotów zrabowanych ze świątyni jerozolimskiej. W roku 79 Tytus objął tron po swoim ojcu Wespazjanie.
ale zaledwie 2 lata później niespodziewanie zmarł. Władzę przejął jego brat Dominicjan, który niezwłocznie wzniósł na cześć Tytusa łuk triumfalny. O Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza, uśmiechnij się. Tak, nie należy z nim specjalnie walczyć, tylko raczej go zbawić. O Matko Boska, na fakty, a mężczyźni nie lubią. Królowo Polska, o Pani nasza, uśmiechnij się. Łuk triumfalny obecnie. Obecnie łuk Tytusa każdego roku podziwiają setki tysięcy osób zwiedzających Rzym. Niektórzy uznają tę budowlę za majestatyczne dzieło sztuki. Dla innych jest ona hołdem złożonym potędze Imperium Rzymskiego, a jeszcze innym przywołuje na pamięć bolesne wydarzenia związane ze zniszczeniem Jeruzalem w roku 70 naszej ery. Obrzydliwe te reklamy. Jednak dla wnikliwych czytelników Biblii łuk Tytusa ma jeszcze większe znaczenie. Jest niemym świadkiem tego, jak dokładnie się spełniają proroctwa biblijne oraz dowodzi, że są one natchnione przez Boga. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wersety czytaj od 19 do 21. Proszę Państwa, Pismo Święte mówi, że Słowo Boże jest natchnione, ale napisane to, co napisano, napisano dla przykładu, dla pouczenia, abyśmy z Pism nadzieję mieli, jak to się one, te proroctwa Boże spełniały, jak się, proszę Państwa, to odnosi do naszych czasów i już bądź w kontakcie z nami. 33 rok naszej ery. Przypomnijmy, Jezus Chrystus oświadcza, że na Jerozolimę spadnie nieszczęście. 66 rok naszej ery. Armia rzymska pod wodzą Cestiusa Galusa rusza na Jerozolimę, żeby stłumić żydowskie powstanie. Rok 70 naszej ery. Rzymianie pod wodzą Tytusa plądrują i palą Jerozolimę oraz jej świątynię. 71 rok naszej ery. Tytus wraca do Rzymu, gdzie zostaje entuzjastycznie przywitany. 81 rok naszej ery. Tytus umiera i zaraz potem na jego cześć powstaje łuk triumfalny. Także widzicie Państwo, tutaj to Elżbiecie, mojej kochanej, tej pasteckiej, by się to nie podobało, bo ona mówi, że to jest dla niej niezrozumiały ten język biblijny i jeszcze mi mówi, słuchaj, ty jesteś taką samą Żydówką jak i ja, bo mamy te nosy takie żydowskie. Ja mówię, dobrze, ale ja nie mogę lekceważyć, moja kochana, Pisma Świętego i nie mogę tylko robić minki, minka za minką. Ja muszę co do rzeczy, nie to, żeby być poważna, ale muszę być mądrą kobietą, mądrą osobą. Nie mogę być głupia, a moja twarz nie może być trupia. Radio Concita. Proszę Państwa, czerwiec już jest jutro, pierwszy, bo dzisiaj 20 ten, także musimy o tym też wiedzieć. I już, gdy nadaje nasze radio, Talk FM Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. A jak ktoś nie wie, że to są już te czasy, że to jest, leci ten czas, że to, bardzo, bardzo szybko ten czas leci, to się niech wypcha, Radio Concita, że Talk FM, Euro Concita, że Barbie, że Baby, że Langstrom, i jeszcze, że Extra, prawda? Także proszę się tutaj nie bać, proszę się tutaj nie obawiać, będzie co będzie, jak mówią, że będzie ten tak zwany koniec świata. Koniec żydowskiego systemu rzeczy był, proszę Państwa, był, to nie ulega wątpliwości. Państwo to widzieliście, ten ów koniec żydowskiego systemu rzeczy. To dalej się zanosi, to dalej się zapowiada. Także buziaczki, że proszę jeść kaczki. Proszę jeść kaczki. Radio Talk FM Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra.
Będziemy dalej tutaj, proszę Państwa, tworzyć. Będziemy dalej opowiadać i zapraszać już do Kimali, proszę Państwa, na wspaniałe wernisaże no, tego roku. Zapraszamy serdecznie już na wernisaże do Kimali tego roku. Gdy nadaje nasze radio Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, tak, aby było zajebiście. Tak, aby było zajebiście. Radio Conchita. Troszeczkę może będzie błysku, troszeczkę może będzie blasku, proszę Państwa. Gdy świat diabła jest w potrzasku. No niestety, ludzie, tak jak Żydzi, nie zorientowali się, jaki to był dzień nawiedzenia, tak samo i tutaj. Ludzie się nie spostrzegą, proszę Państwa. Za pieniędzmi, a żeby było aż tak, że kobietę spalili, proszę Państwa, w lesie, to my możemy sobie tylko wyobrazić, jaka to chciwość była, pazerność, prawda, i dziadostwo, że aż taki człowiek jest, że do tego człowiek się posuwa i że tak może być. No, XX wiek, XXI wiek, pani Brzeska była spalona. No, tak jak Jan Hus, też tutaj Czechy nam się kłaniają, proszę Państwa, no i ta firma Profi Kredyt, która też okazała się, no nie to, że lichwiarska, ale okazała się bardzo zła, bo jak tej Profi Kredyt się jest, to tam jest taka babka ochroniarka, proszę Państwa. I ona, jak ktoś tak chodzi, no ja tam byłam dwa razy, to ta babka mówi, a słucham, a do kogo? Ja mówię, no to przecież myśmy tu byli rano, pani nas widziała i co pani głupia, i pani się pyta do kogo? Do firmy Profi Kredyt. No i proszę Państwa, myśmy byli w tej firmie Profi Kredyt, ale no, ludzie biorą pożyczki, ale pożyczki w firmie Profi Kredyt są bardzo drogie, bo to kosztuje 2,5 razy tyle musisz spłacić. To nie jest takie, wiesz, o, że za darmo. 2,5 razy tyle musisz potem spłacić, gdy nadaje nasze radio. Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I to ty musisz wiedzieć, że musisz spłacić 2-3 razy tyle. No, Radio Conchita. O, proszę bardzo. Radio Talk FM Euro, Conchita i jego, proszę Państwa, wizualizacje. Zapraszamy serdecznie. Tak, tak, dzieci są, dzieci płaczą. Zapraszamy serdecznie. No i że te, no i że buziaczki przesyłamy. Wszelkie, proszę Państwa, buziaczki wszelkie przesyłamy. Buziaczki. I że jeszcze proszę jeść kaczki. Kaczki, kaczka siedziała wczoraj w parku z Karyszewskim i się nie bała, proszę Państwa. Siedziała przy tym i ona się niczego nie bała, bo ludzie, no nie wiem, mogliby upolować taką kaczkę, zabrać sobie do domu, zamordować. Skoro palą na stosie, skoro różne rzeczy, to przecież można taką kaczkę też wziąć i sobie, proszę Państwa, upiec. Kaczkę można sobie upiec. Także widzicie Państwo, do czego zdolny jest człowiek, ale Bóg Jahwe pozwolił jeść mięso Noemu już po potopie. To więc, no wiecie Państwo, w ogóle Żydzi, żeby czytali Pismo Święte, to na pewno byliby, wiesz, mądrzejsi, żeby czytali Pismo Święte. Ale jak oni nie chcą czytać Pisma Świętego i po prostu nie przyjęli Jezusa Chrystusa, teraz się tłumaczą, bronią się, że to może nie był ten, co miał być, wiesz, że może źle mówił Jezus Chrystus. To nie może być tak. Także już do garderoby zapraszamy Państwa Kimali, i o której i którego czerwca będziemy mówić. Radio Conchita. No i wiadomości. Szło to bardzo szybko do papieża, który w tym czasie przeszedł swoje wakacje i znajdował się w Orvieto, w sła
przepięknej katedrze, tam, która teraz jest, ale oczywiście ona została budowana właśnie później. Idź do papieża. Do papieża doszła ta wiadomość. Idź do papieża. Zobaczył, że jest to ewidentny cud. Wybrał się w pielgrzymce, w takiej właśnie procesji, w stronę Bolseny, bo nie jest daleko, to są jakieś tam 20 kilometrów, czy może. Idź do papieża. Z drugiej strony szła właśnie procesja z kolei z tym który był oblany krwią państwa. To on do dzisiaj jest zachowany i ten korporał został właśnie zaniesiony do Orvieto, tam gdzie papież odbywał, gdzie była taka właśnie letnia rezydencja dzisiaj Castel Gandolfo. I właśnie wokół tego korporału, który do dzisiaj jest w takim ogromnym relikwiarzu ze srebra, wybudowano jedną z najpiękniejszych katedr gotyckich, gotycko-bizantyjskich nazwijmy, tam są przepiękne też elementy mozaiki i ogromna, piękna katedra. Polecam Państwu z całego serca, kto jeszcze nie był, żeby tam się zjawić na pielgrzymce we Włoszech, zahaczyć o Viterbo, bo jest właśnie przy górnej autostradzie na takim ogromnym płaskowyżu z tufu wulkanicznego. I właśnie dlatego mówi się, że również to święto przyczyniło się do zorganizowania, do obalenia tych wątpliwości niejako, prawda? Była takim jakby przypieczętowaniem, które wtedy były, te wątpliwości, które były w okresie średniowiecza i z okazji tego właśnie zaczęto organizować te procesje, które my nazywamy dzisiaj Bożym Ciałem. Ale oczywiście na to składało się wiele innych elementów też tradycji, to nie jest tylko to. Co trzeba powiedzieć? Trzeba powiedzieć, że ta pielgrzymka, którą organizujemy po ulicach naszego miasta, ona jest przede wszystkim właśnie świadectwem naszej wiary. Jest taką trochę prowokacją, bo my z Najświętszym Sakramentem, katolicy, wychodzimy i biją dzwony, ogłaszamy światu w to, co najbardziej wierzymy. Bo tak naprawdę Kościół nie istnieje. Kościół nie można Kościoła zbudować bez Eucharystii. Kościół bez Eucharystii nie istnieje. Dlatego też chrzest, bierzmowanie, czyli powiedzmy przyjęcie darów Ducha Świętego i Eucharystia, są trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, gdzie człowiek wchodzi w tę tajemnicę, czyli w tajemnicy bliskości Boga, obecności Boga w naszym codziennym życiu. Ale dajmy jeszcze jedną rzecz do bardzo wielu teologów i to zarówno wschodnich, jak i zachodnich. Ta eucharystyczność przenika nie tylko Kościół. Tak naprawdę prawda Eucharystii zbiega się z drugą prawdą i promieniuje na trzecią. Druga prawda to jest oczywiście prawda dogmatu chalcedońskiego, tak. Najogólniej rzecz ujmując, czyli także, proszę Państwa, świat na głowie stanął. Promieniuje na świat w takim znaczeniu, że świat także ma wymiar eucharystyczny. To znaczy, że to nie jest tak jak dla Lutra. To znaczy, że chrześcijanin zawsze pozostaje świętym i grzesznikiem. Że tak naprawdę chrześcijaństwo jest takim płaszczem, czy chrzest jest takim płaszczem. No jakim grzesznikiem tam pierwszy? Dla Lutra? Tak, a jedynie go osłania, jedynie go usprawiedliwia. Kalwin pójdzie jeszcze dalej, w ogóle jest tylko takim usprawiedliwieniem prawniczym, jak to prawnik. Tylko jednak chrzest jest czymś, co przemienia grzesznika, jeśli pozwolimy mu działać. Ale nawet jeśli nie pozwolimy, to coś się już dzieje, coś się już zmieniło. I obecność eucharystyczna dotyczy nie tylko Kościoła. To znaczy my wierzymy, że coś się zmienia. Oczywiście jesteśmy Czyli ta średniowieczna wspólnota była jakoś przeniknięta obecnością Chrystusa na przeczycie zachowaniu grzeszności ludzi. Tak. No, to jest coś takiego, że odkąd Chrystus, że Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie, Jezusie z Nazaretu, fakt Jego obecności, Jego życia, śmierci i zmartwychwstania świadczy o tym, że człowieczeństwo nadaje się do przebóstwienia. Że przy całej swojej grzeszności Bóg może zamieszkać w tym naszym słabym i skazanym na rozpad któregoś pięknego dnia ciele, ale nie tylko ciele, w całej ludzkiej naturze, w całym naszym człowieczeństwie. Co to znaczy? Że my, chrześcijanie, stajemy się kimś innym, jeśli tylko pozwolimy na to, by Boże życie w nas przebywało, czyli inaczej mówiąc, żeby Bóg w nas mieszkał. Im więcej tego Boga jest, prawda? To jest to sławne zdanie, ja muszę się umniejszać, a On ma wzrastać, prawda? Świętego Jana. Im więcej Boga, im więcej tego bóstwa przepływa, tym lepiej, tym lepiej. Im więcej pozwalamy Mu, żeby On zamachł. Im więcej Boga, nasze im więcej jest, zostaje przebóstwione, jak to zwłaszcza Kościół Wschodni podkreśla, ale również Kościół Katolicki o tym mówi. I jedynym momentem, w którym Bóg nie może tego zrobić, po prostu nie jest w stanie,
stanie tego zrobić, nie chce tego zrobić, jest kiedy my sami powiemy nie. Prawda? Czy to nie wolą, czy też nie przez nasze uczynki, które potwierdzają tylko to, czego my chcemy. Na przykład, kiedy ja chcę zabić kogoś, nie daj Boże, to ja w rzeczywistości chcę tego wolą, a zatem mówię nie na ten rozwój Bożego życia w nas. I rzeczywiście duchowość to nie jest tylko jakieś, ja bym powiedział, takie dodatki, jakieś takie zewnętrzne, pobożne modlitwy. Duchowość wypływa z dogmatu. Co to znaczy? Z prawdy, w jak my wierzymy, w jakiego Boga wierzymy. My wierzymy w takiego Boga, który zamieszkał w ludzkim ciele i był tym człowiekiem prawdziwym. Był prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w jednym momencie. I z tego bierze się właśnie fakt, że później Eucharystia dla nas jest tym pokarmem, który umacnia, który pozwala Bogu prowadzić życie w nas. To jest najważniejsze. No i drugi element tej eucharystycznej pobożności, bo my bardzo mocno teraz na indywidualnym aspekcie się skupiliśmy, czyli ja, Pan Jezus Eucharystyczny. A z drugiej strony to jest zawsze wszystko we wspólnocie. Budowanie Kościoła. Święty Paweł napominał pierwszych chrześcijan, że jak przychodzicie na Eucharystię, to ona musi być wspólna. Nie ma miejsca na podziały. Ten jest taki, ten jest taki, ten jest bogatszy, ten jest biedniejszy. Oczywiście zawsze chrześcijanie mieli z tym problem. To nie była żadna Eucharystia, to były spotkania chrześcijańskie. Żadna Eucharystia. Państwo zobaczą, kolejne rzymsko-łacińskie słowo pogańskie chodzi. Nie było czegoś takiego. I nie ma co tutaj przeforsowywać, proszę Państwa, jakieś sakramenty, jakąś Eucharystię, że człowiek czuje się, jakby był gdzieś w pogańskim klimacie. Po co to? No, cierpiała Biblia poprzez te słowa takie, wiecie Państwo, cudowne, a tajemnicze. Ludzie odeszli od Biblii, bo Biblia jest napisana językiem Bożym, językiem prostym. Jak wiesz, tutaj w Polsce to akurat to trafiło, wiesz, że tu chcą być, kończą studia, magister, inżynier, to mało, docent, doktor, habilitowany. Tutaj wszędzie, po całym tym uniwersytecie rozchodzi się słowo. Docent, doktor, habilitowany, chce być. I w Polsce tak to, tu się to przyjęło, proszę Państwa, że Polacy strasznie chcą być. A w Ameryce to chcą mieć, no tu w Polsce też by chcieli mieć. Dlatego do Ameryki lecą, do Anglii się dorobić, ale nie jest im dane. No to żeby być doktor habilitowany. Czy my tej Eucharystii pozwolimy zaistnieć w naszym życiu, czyli temu życiu Bożemu pozwolimy dalej się kontynuować w naszych więziach i relacjach, jest właśnie to, co się zaczyna poza Kościołem. I tutaj ostatni element, powolutku, to jest kapłaństwo. Znaczy, bo w zasadzie wszyscy chrześcijanie sprawują jakąś formę Wieczerzy Pańskiej, Komunii Świętej, Eucharystii. Różne nazwy tu funkcjonują, ale odwołuje się do tego samego wydarzenia, które miało miejsce w Wielki Czwartek w czasie wieczerzy, to znaczy, że biorą chleb, biorą kielich z winem i wspominają, ofiarowują, no różne znowu tutaj terminy zachodzą.
różnica, można powiedzieć istotowa, co doskonale widać w ostatniej dyskusji o interkomunii w Niemczech, dotyczy, czy jest do tego potrzebny ktoś szczególny, czy też nie. Mówiąc inaczej, ktoś szczególny, nie mam na myśli tylko duchownego, bo oczywiście Luther powie, tak, potrzebny jest pastor, ale nie dlatego, że on jest kimś więcej niż, może inaczej, kimś inaczej, żeby tu nie wprowadzać hierarchicznej struktury niższej, tylko żeby był porządek. Luther mówi, że każdy świecki z mocy samego człowieka ma prawo sprawować wieczerze, ale żeby nie było bałaganu, żeby porządni ludzie głosili kazanie, żeby nie było jakiś hec, no to ordynujemy, nakładamy ręce na niektórych. Tak. Ktoś musi być odpowiedzialny, więc on akurat głosi i on sprawuje wieczerzę pańską, czy Eucharystię, czy nawet messę, bo w wielu kościołach luterańskich zachowano nawet nazwę messa, msza. W kościele katolickim, nie tylko w kościele katolickim, prawosławnym, czy w ogóle we wszystkich tradycyjnych tych kościołach z pierwszych wieków jest inaczej. Do Eucharystii niezbędny jest kapłan, czyli nie tylko ktoś ochrzczony, ale również ktoś wyświęcony. Tak, no przede wszystkim ktoś powołany, prawda? Bo do wyświęcenia nie wystarczy po prostu hop, siup i wyświęcić kogoś, prawda? Jest to, musi być jakieś powołanie, czyli co to znaczy, że człowiek odkrywa, że Bóg do tego go wzywa. Oczywiście widzi takie możliwości, rozumie, na czym to kapłaństwo polega, zatem jest przygotowany do niej, do przyjęcia tego sakramentu. I sakrament pozwala mu w imieniu Chrystusa sprawować święty obrzęd. Ale w jakim, co to znaczy święty obrzęd? Bo to nie chodzi o zorganizowanie nabożeństwa. Chodzi o to, że na jego słowa dokonuje się coś, czego co nie dzieje się w żaden inny sposób. Mianowicie, że na jego słowa dokonuje się przemiana chleba w ciało Chrystusa i wina w krew. Mówiąc inaczej, kiedy kilka lat temu była taka słynna sprawa w Warszawie, jeden z teatrów, już mniejsza z tym, który wystawił sztukę pod tytułem Msza Święta, znaczy wyszedł aktor i zrobił dokładnie to samo, co robi ksiądz. Czyli wziął, no trochę gorzej, bo generalnie tak przeciętny ksiądz robi to lepiej, o tak powiedzmy, bo już wiele razy robi. No ale on odczytał modlitwę smyczoną, jakieś kazanie wygłosił, wszystko było w zasadzie tak, jak w czasie mszy świętej, tylko nic się nie stało. Znaczy, pomijam już fakt kanonicznie, czy coś się stało, czy nie, bo to bardziej skomplikowane, no, prawdopodobnie nawet nie była uzurpacja, bo on tak naprawdę nie udawał księdza. Nie, 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 on odkrywał księdza. No pytanie, bluźnierstwo to raczej było, bo było to zrobione złośliwie. Ale już zostawiam ten temat, co to było. Natomiast nie wydarzyło się nic, co by pozwoliło mówić o mszy świętej. No to teraz pytanie, co się dzieje w czasie nabożeństw protestanckich? Trudno nie zadać takiego pytania. No, fakt. Trzeba oczywiście rozróżnić, które z kościołów, czy te, które mają tak zwaną sukcesję, prawda, apostolską. Sukcesja apostolska polega na tym, że ktoś przekazuje wiarę, konkretną wiarę, w wiarę również w Eucharystię. A symbol jest, symbolem jest ciąg nałożenia rąk, nieprzerwany od apostołów. Tak, i dlatego jest bardzo ważne, że to biskup ważnie wyświęcony przekazuje, czy biskupi ważnie wyświęceni, zwykle trzech, przekazuje władzę kapłańską drugiemu człowiekowi, który oczywiście jest do tego przygotowany i tak dalej, ma takie powołanie. Ale właśnie dlaczego? Ten symbol to jest przekazanie też wiary, dlatego że wiara to nie jest, jak mówię, tylko światopogląd, to nie jest tylko przyjęcie, powiedzmy, pewnych prawd za prawdziwe, czy pewnych, powiedzmy, tez za prawdziwe, ale jest to rzeczywiście dar Ducha Świętego. My wierzymy, że Bóg wtedy zstępuje na człowieka. Jesteśmy o tym głęboko przekonani. Nawet kiedy ktoś na przykład porzuca kapłaństwo, to on jest kapłanem nadal i na przykład w chwili, nie wiem, jakiegoś tragicznego wypadku może udzielić rozgrzeszenia ważnego, czyli udzielić po prostu sakramentu nadal, mimo że nie jest już kapłanem w formalnie sprawującym swoje obowiązki, załóżmy, od 20 lat. Tak, bo to dodajmy, kapłaństwo oznacza, że to tak ładnie teologia mówi, my to do końca nie wiemy, bo to pieczęć teraz znaczy co innego. Pieczęć znaczy w tej chwili, że tam przedstawiliśmy obrazek, ale kiedyś tak. Pieczęć to było wycięcie na wosku, czy wypalenie na wosku znaku, symbolu. I dokładnie tak samo mówi teologia. Tak. Kapłaństwo to jest taka niezatarta pieczęć, niezatarte znamie, wypalone nawet, moglibyśmy tak powiedzieć, kiedyś tak znaczono konie, to bolesne, ale dla koni było, dla ludzi to mniej, ale dla koni było bolesne. Można powiedzieć, że to jest taki znak i nie da się go zatrzeć, niezależnie od tego, co człowiek zrobi. Tak, bo jest to szczególne wybranie przez Boga, właśnie poświadczone w taki sposób, że ktoś otrzymuje to znamie sakramentalne i co, dzięki temu może sprawować, to znaczy
Bóg go niejako dopuszcza, albo inaczej go wynosi do takiego stopnia, przy czym nie jest to wyniesienie ludzkie, bym powiedział tak, tylko właśnie jako służba, wynosi go na poziom, w którym on może sprawować sakrament, czyli może stawać się Chrystusem, stawać się Chrystusem, Chrystus mówimy, ale też właśnie, że może sprawować ten sakrament. I kapłaństwo jest służebne, nie tylko w sensie takim, że ksiądz musi być, służyć tej wspólnocie, ale służebne przede wszystkim właśnie przez sprawowanie sakramentów, a w szczególności Eucharystii i spowiedzi. Użył ojciec takiego sformułowania, wyniesiony zostaje, ale też przypomnijmy, żeby nie popadać w herezję, przy tym często, bo przestrzega papież Franciszek klerykalizmu, że to wyniesienie nie oznacza wyniesienia społecznego. To nie chodzi o to, że staje się wyżej w strukturze, chociaż przez wieki tak też było. Tak. Ale nie jest to istota kapłaństwa, tylko wyniesione w takim znaczeniu, że Pan Bóg nie mocą jego zasług, ale swojego wyboru, można powiedzieć, pomija to, co w nim jest niegodne, a wynosi to, co jest jego, czyli Boże, do sprawowania tych właśnie sakramentów. Tak, no, zasadniczą kwestią, którą podkreśla zresztą papież Franciszek, jest to, żeby uświadomić sobie, że to wyniesienie nie nobilituje cię w tym sensie społecznie, prawda? Tylko wprost przeciwnie. Przed Bogiem otrzymujesz pewną rolę do spełnienia, która jest właśnie, stoi na straży twojej służebności. Ty służysz wspólnocie i to jest bardzo istotne. To jest troszkę tak, jakby kobieta się, bym powiedział, chwaliła to, że ja mogę urodzić dziecko, a ty nie możesz urodzić jako mój mąż, prawda? No nie, ona ma swoje zadanie, ty masz swoje. I właśnie, ja bym powiedział, że rodzajem maskilizmu jest to, że my właśnie w taki sposób, powiedzmy, podchodzimy, że zresztą tak cały feminizm dzisiejszy ugrzązł w tym problemie. Mianowicie mi się wydaje, że kiedy kobieta będzie tak jak mężczyzna, to będzie równa mężczyźnie. Wprost przeciwnie. Właśnie wprost przeciwnie, bo co to znaczy? Ona ulega maskilizmowi w sposób szczególny, ponieważ chce dorównać mężczyźnie. No to doskonale widać w tym sporze o kapłaństwo kobiet, to znaczy te wspólnoty, które dopuściły kobiety do święceń, bardzo często przebierają je w męskie stroje. To znaczy to jest, wygląda to dramatycznie. Wychodzą kobiety i mężczyźni i wszyscy są tak samo ubrani. W te same szyte pod mężczyzn, jakby to nie zabrzmiało, ale pod mężczyzn stroje. Koloratki, które są stworzone dla mężczyzn. W ogóle zabija całą kobiecość w kobiecie, jak ona zakłada koloratkę. Matka Boża nie była księdzem, nie była prezbiterem, a odegrała tak zasadniczą rolę w historii zbawienia, że dzisiaj uważamy ją za królowę apostołów, że królową świętych. No, apostołów zresztą również. Też, I można powiedzieć pierwszą apostołką, Maria Magdalena, znowu. Kościół prawosławny mówi o niej równa apostołom. Tak. Ale nie była apostołką. Tak, to jest właśnie tego typu zdanie, które nas wynosi w tym sensie, że jesteśmy uzdolnieni przez Boga do czynienia, do sprawowania Eucharystii, sprawowania sakramentów, ale to nas nie wynosi, dlatego że po co? Dlatego że to wszystko jest w funkcji służenia wspólnocie Kościoła, do budowania tej wspólnoty, żeby Bóg mógł budować. Czyli ja służę, jestem sługą Boga, a nie i dlatego papież nazywał siebie zawsze sługą sług Bożych, choć nie zawsze mu to wychodziło. No to nikomu nigdy zawsze nie wychodzi, tak bym powiedział. Wracając jeszcze na chwilę do procesji, bo trochę historycznie o niej powiedzieliśmy, ale ona ma również znaczenie wyznania wiary. To znaczy idziemy po to, z najświętszym sakramentem z przodu, żeby powiedzieć, no tak, jakby to absurdalnie nie brzmiało, wierzymy, że w tym kawałku chleba jest Pan Jezus. Tak, i to jest właśnie, ja bym powiedział, takie ogłaszanie światu. Bym powiedział, nawet jest to rodzaj prowokacji, dlatego też nawet dzisiaj niektóre procesje z Bożym Ciałem budzą opór, prawda, to, że ja nie mogę przejechać samochodem, bo akurat procesja jakaś idzie, no ale właśnie to ma taki charakter i nawet kiedy rzucają jajkami, bo byłem na takiej procesji kiedyś, kiedy ktoś rzucił jakimiś właśnie jajkami z bloku, przed którym się przechodziło gdzieś na południu Polski, to pamiętam, że z drugiej strony sobie myślałem, no a dlaczego nie? Przecież to ma być też prowokacja, bo ci ludzie przynajmniej reagują na coś takiego. Nie wiem, czy akurat na Najświętszy Sakrament wprost, ale na tą naszą wiarę. My wierzymy, że ta rzeczywistość, jakkolwiek przemijalna, krucha, dotknięta grzechem, korupcją, nie wiem, śmiercią po prostu, przez nią przepływa Bóg i tylko On jest nadzieją. I właśnie w Eucharystii się, czyli sakrament to jest znak, który nie tylko oznacza, nie jest tylko symbolem, ale Eucharystia zawiera w sobie Chrystusa z duszą i ciałem, krwią
i ciałem. Co to znaczy? Że ten Bóg, ten Chrystus jest obecny w tej rzeczywistości, on jest jedyną nadzieją dla tego świata. To, że czasem dużo lepiej widzą ludzie, którzy są jeszcze, podkreślam, niewierzący. Pamiętam rozmowę z swoją siostrą zakonną, która przyjechała do Polski jako protestantka, żeby nawracać katolików na protestantyzm, Angielka, i mówi, kiedy pierwszy raz poszłam na adorację Świętego Sakramentu, byłam na rekolekcjach katolickich, bo mnie zafascynowała duchowość ignacjańska, ale była protestantką jeszcze wtedy cały czas, mówi, i powiedzieli mi, żebym poszła na adorację. Weszłam, patrzę, się ciastko wystawili i nie mogłam się od niego oderwać. Siedziałam i chociaż całe moje protestanckie wychowanie protestowało przeciwko temu, co widzę, ja nie mogłam wyjść. Wyszłam po 3 godzinach, w tej chwili już z siostrą zakonną, co oznacza, że przestała być protestantką. Ale od tegoż ciastka się zaczęło. Ojciec dr Marek Kotyński, redemptorysta, teolog duchowości, był naszym gościem. A do usłyszenia, mówi Państwu, Tomasz Tartikowski. Autopromocja. Oj. Radio Conchita. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. No, dzisiaj aż tak dużo, że...
Takie przerwy w radiu Conchita też są potrzebne. 9 stopni. Ochłodzenie nadejdzie dopiero we wtorek. Tej nocy jedynie na zachodzie, w centrum i na południu kraju na niebie więcej chmur i możliwy deszcz. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 18 w Wielkopolsce. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 21. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W kościele katolickim Boże Ciało tysiące Polaków manifestowało swoją wiarę w ulicznych procesjach. To jest dla nas najważniejsze święto. Możemy wyznać naszą wiarę. Polska otrzyma unijne pieniądze na musowanie skutków zeszłorocznych wichur. Dostaniemy za to mniej funduszy na rolnictwo w nowym unijnym budżecie. Stany Zjednoczone wprowadzają cła ochronne na import stali oraz aluminium. W Europie najbardziej ucierpią Niemcy. Bruksela zapowiada odwet. Powiemy także o kolejnym porcie na trasie Daru Młodzieży. Ja tutaj przeżywałam codziennie coś nowego. Jestem mile zaskoczony. A Tuńczycy mile zaskoczeni polskim żaglowcem. Czwartek, 31 maja, Piotr Wąż. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Polskie Radio 24. Północ, południe. Modlitwa, śpiewy, dźwięki dzwonów i tysiące ludzi manifestujących swoją wiarę. Kościół katolicki obchodzi dziś święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywane Bożym Ciałem. W całym kraju uroczyste msze święte i procesje, a centralne obchody odbyły się w Warszawie. Ja jestem z całą rodziną, z mamą, z bratem, z mężem, z dziećmi. To jest nasza tradycja rodzinna. Jesteśmy tutaj, nie wstydzimy się swojej wiary i chcemy się tym dzielić z innymi też. To jest dla nas najważniejsze święto. Możemy wyznać naszą wiarę i ogłosić całemu światu, że nie ma nic piękniejszego jak zbawienie Chrystusa. Pięknie. Pięknie jest co roku jest coraz więcej osób, co bardzo nas cieszy. W Krakowie procesja tradycyjnie przeszła Drogą Królewską z Wawelu na Rynek Główny. W procesji uczestniczyło kilkaset osób, m.in. dzieci komunijne, przedstawiciele krakowskich uczelni oraz zakonów, ale przede wszystkim tłumy krakowian. Chcemy to dzieciom przekazywać tą wiarę, manifestować naszą wiarę po prostu. Dzwonię w całogarski, jestem ubrany po krakowsku. Procesja zatrzymywała się przy ołtarzach ustawionych na Drodze Królewskiej. Przy ostatnim z nich, ustawionym przed Bazyliką Mariacką, metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski przypominał, że w tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Mówił też, że procesja Bożego Ciała świadczy o jedności Kościoła. Procesja Bożego Ciała to szczególne doświadczenie wpisane jakże głęboko w naszą pogańskość, pogańskość. Po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku. Procesja przechodząca z Wawelu na Rynek Główny uważana jest za jedną z największych w kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo mocno podkreślał znaczenie Eucharystii jako siły do...